Dzień dobry. Chciałbym przedstawić jedną z metod kalibracji rastra, jakie występują w programie CGO. Spróbujemy wykorzystać ikonkę dostępną na mapie dotyczącą kalibracji rastra. Po jej wciśnięciu pojawi się nowa paletka, analogiczna jak w przypadku pomiarów, znaczy wykonywania poleceń na mapie, która służy do kalibracji rastra i prostych operacji na tym rastrze. Mamy tutaj funkcję dodawania rastra, usuwania, przesuwania, obrotu, skalowania, kalibracji oraz mamy pewne ustawienia. Po wybraniu tego przycisku rozwinie się paletka z parametrami. Ogólnie przy tych standardowych ustawieniach podczas osadzania rastra na mapie tworzona jest dodatkowa warstwa o nazwie rastra. Można tą funkcję wyłączyć przez odznaczanie tego parametru. Dodatkowo program w czasie kalibracji rastra rysuje pewne pomocnicze elementy na mapie, takie jak punkty do kalibracji rastra czy wektory wpasowania. Oczywiście można tą funkcję również tutaj wyłączyć, a ewentualnie tutaj zmienić nazwę warstwy, na jakiej będą rysowane te elementy. Dodatkowo widoczne jest tutaj pole wyboru rastra. Jeśli jakiś raster byłby już na mapie, to możemy w tym miejscu go wybrać i zająć się kalibracją. Sprawdźmy teraz funkcję dodawania. Jeśli jakąś funkcję wybraliśmy, tutaj akurat ustawienia, tą paletkę możemy zwinąć, rozwinąć tą samą ikonką. Oczywiście, gdy jest jakaś funkcja wybrana, nic nie stoi na przeszkodzie, aby uruchomić inną. Tutaj akurat zajmiemy się kalibracją. Na pulpicie mam przygotowany raster o nazwie mapa zasadnicza. Jest to plik PDF. Jeśli teraz kliknę otwórz, program mnie spyta, którą stronę chciałbym wstawić oraz jaką rozdzielczością mam zrastryzować stronę. Chodzi o to, że plik PDF może być plikiem wektorowym, a tutaj wsadzamy raster, czyli właśnie treść wektorowa musi zostać przerobiona na postać rastrową z odpowiednią rozdzielczością. Tutaj 400 dpi. Po konwersji mamy paletkę z parametrami wstawienia naszego rastra. W momencie tego wyboru pliku PDF program dokonał konwersji PDF na TIFF, ponieważ tylko na plikach TIFF tutaj pracujemy. Użytkownik mógłby sam dokonać tej konwersji, a tutaj akurat automat może to wykonać za użytkownika. Chciałbym raster wstawić na mapę. Mam dwie możliwości. Mogę wskazać lewy górny narożnik rastra lub godło. No to, żeby wiedzieć, gdzie go wstawić, no muszę znać obszar mapy. Otworzymy raster. I mam obręb, Stare Miasto i działka 1939x8. To wykorzystamy narzędzia CGO, aby taką działkę zlokalizować. Uzupełnimy, jest obręb Stare Miasto. Wyszukamy tą działkę i pobierzemy jej geometrię. Włączę teraz siatkę kwadratów, będzie przydatna do dalszych operacji. I teraz mogę wstawić, gdzie znajduje się lewy narożnik rastra. Klikam wskaż punkt. Oczywiście na razie robimy to w sposób przybliżony. Mamy współrzędne wstawienia, w razie czego możemy skontrolować wymiar rastra. Te wartości muszą być jak najbardziej zbliżone faktycznemu rozmiarowi. Akurat w przypadku plików TIFF
odczytują się tutaj parametry zapisane bezpośrednio w pliku. Dodatkowo istotne jest, żebyśmy ustawili skalę mapy. Jest to niezbędne, aby raster wstawił się w prawidłowym rozmiarze. Gdy mamy to ustawione, mogę kliknąć Wstaw raster. Raster został osadzony na mapie. Zrobimy, aby był bardziej przeźroczysty. Dobrze, i widzimy tutaj działkę w oryginale, a tutaj mamy na rastrze. Mogę teraz posłużyć się funkcją przesuwania rastra. W momencie wciśnięcia przycisku aktywuje się już tryb przesuwania. Wskaż pierwszy punkt przesunięcia, mamy tutaj w panelu podpowiedzi, czyli klikam punkt na rastrze i klikam docelowo. Ja akurat celowo sobie lekkie przesunięcie tutaj dodam. Widać, że parametr przesunięcia, ten wektor, przez chwilę jest widoczny na mapę do jej przerysowania. Dodatkowo z takich pośrednich funkcji, czasem przydatnych przy pracy z mapami katastralnymi, jest możliwość obrotu rastra. Na przykład spróbujmy obrócić nasz raster względem jakiegoś punktu. Od razu po uruchomieniu funkcji mamy możliwość wstawienia punktu bazowego obrotu. Na przykład kliknę ten krzyż, a następnie wpisujemy kąt obrotu, czyli 50 gradów. W momencie mogę kliknąć obróć raster i raster został obrócony. Do powrotu wpiszmy minus 50 gradów i osadź raster. Jeśli byśmy chcieli wstawić inny biegun obrotu, możemy wykorzystać tą ikonkę i wybrać inny z punktów. Możemy również, jeśli okazało się, że wstawiliśmy raster w złej skali, możemy również raster przeskalować. Tu również musimy wskazać punkt bazowy przekształcenia. Na przykład kliknę sobie ten krzyż i następnie wprowadzamy współczynnik skali, na przykład razy 2. Klikam skaluj raster. Raster został powiększony dwukrotnie. W razie czego możemy zmienić rozmiar na taki jak był, czyli takie podstawowe przekształcenia, jeśli na przykład byśmy potrzebowali dostosować lepiej skalę mapy, a chcemy to zrobić przez znany współczynnik, a nie przez na przykład kalibrację afiniczną czy Helmerta. Przeszliśmy przez translację, obrót, skalowanie. Możemy teraz przejść przez kalibrację. Kalibrację rastra oczywiście prowadzimy przez wskazywanie krzyża na rastrze oraz krzyża docelowego. Proszę zwrócić uwagę, że w przypadku kalibracji mamy możliwość zmiany wielkości okna i też mamy podpowiedzi. Wskaż punkt na rastrze. No, wskazuję ten punkt, a teraz klikam jego docelowe położenie. Rysuje się wektor i jest on umieszczany na warstwie ustawionej we właściwościach. Mamy tutaj tą warstwę dodatkową ustawioną. W przypadku klikania na siatce kwadratów może nie jest zbyt dobrą funkcją wykorzystywanie właśnie dwóch kliknięć, czyli na rastrze i docelowego, ponieważ akurat siatka kwadratów jest takim elementem, że łatwo wiemy, jakie są współrzędne tejże siatki. Dlatego dodaliśmy funkcję tryb siatki kwadratów. Ustawiamy sobie skok siatki i teraz strzałkami możemy przechodzić po kolejnych krzyżach. Teraz wystarczy tylko jedno kliknięcie, a program sam znaczy współrzędne najbliższego
najbliższej krzyża siatki kwadratów i wstawi punkt. Dobrze. Na mapie jest tylko 6 krzyży, które możemy wykorzystać do kalibracji. Podczas skazywania automatycznie liczą się parametry wpasowania. Jeśli któraś odchyłka byłaby za duża, zawsze możemy dany punkt odznaczyć, aby nie brał udziału w obliczeniach. Jeśli wyłączymy jakiś punkt z obliczeń, to dla niego odchyłki będą się wciąż liczyć. Możemy dokonać przeliczenia. Przeważnie te odchyłki dla punktów nie biorących udziału w pasowaniu oczywiście będą zawsze większe, ale zawsze dobrze jest mieć podgląd, aby wiedzieć, jak te punkty odstają od reszty. No to teraz wiemy, jak wyglądają odchyłki. A, przepraszam. Zawsze punkt, który kliknęliśmy, możemy usunąć i przeliczyć jeszcze raz. Możemy oddalić się, podglądać, gdzie mamy już kliknięte punkty. I teraz przy okazji mogę podpowiedzieć, że właśnie jeśli zamknę teraz tą zakładkę, to te elementy graficzne na warstwie znikają. Ale jeśli otworzę ją ponownie, znowu te punkty się tutaj pojawiają. Siatkę już mogę schować. A teraz chciałbym chwilkę opowiedzieć o metodach transformacji. Mamy transformację izometryczną, która polega na tym, że jeśli wstawimy raster na mapie i wprowadzimy punkty kalibracji, to ten rodzaj transformacji wylicza takie parametry jak parametr przesunięcia i parametr obrotu rastra. Nie zmienia skali wstawionego rastra. Następnie mamy transformację Helmerta, która polega na tym, że przesuwa raster, obraca, ale również może zmieniać delikatnie skalę. Znaczy nie tylko delikatnie, bo może również w znacznym stopniu zmieniać skalę. Oczywiście przeważnie tutaj błąd takiej transformacji jest troszeczkę mniejszy niż izometrycznej. Najlepszą metodą kalibracji rastra dla produktów, które wynikają ze skanowania, jest transformacja afiniczna. Ma ona możliwość przesuwania rastra, skalowania i obrotu niezależnie każdej osi, czyli znacznie lepiej uwzględnia, eliminuje skurcz papieru, który może być inny wzdłuż, inny w poprzek włókien kartki, ale również nie tylko dotyczy to skurczu papieru, ale również samego skanera, który również może być niedoskonały i mieć inną skalę wzdłuż osi podłużnej i poprzecznej. Tak samo dwa obroty niezależnie osi X i Y pozwalają eliminować błąd skanera w postaci, że linijka CCD nie jest prostopadła do osi podłużnej skanowanego materiału. Te transformacje, te trzy pierwsze, nie zmieniają kształtu rastra, nie wprowadzają zmian geometrycznych w obrazie. Zaś transformacja wielomianowa drugiego stopnia, trzeciego czy funkcje sklejane już taką zmianę w geometrii rastra wykonują. Dlatego trzeba już z tymi transformacjami bardziej uważać. Zaletą jest to, że odchyłki na punktach łącznych będą mniejsze, a w przypadku wykorzystania funkcji sklejanych doprowadzimy do tego, że każdy krzyż idealnie trafi na swój odpowiednik matematyczny, więc będziemy mieć zerowe odchyłki. To też będzie widoczne w tym miejscu. Akurat tutaj transformacja trzeciego stopnia nie może być wykonana, gdyż jest za mało punktów wspólnych do kalibracji. Wymaga ona 12 punktów. Powierzchnie sklejane
wykorzystują wszystkie punkty i automatycznie wszystkie punkty mają tyłki zerowe. Transformację my wybierzemy afiniczną i zaraz klikniemy korekcję rastra. Przybliżę się. Kliknę skoryguj. Odświeżę obraz i proszę zobaczyć, jak raster nasunął się na miejsce teoretyczne. Oczywiście zawsze występują jakieś resztkowe odchylenia. Możemy teraz zapisać punkty kalibracji, w razie czego. Możemy też łatwo przemieszczać się po punktach o większych odchyłkach, korzystając z ikonki lupy. W ten sposób możemy przechodzić przez następne punkty. Jeśli kliknę nowe dane, wszystkie te punkty znikają. Teraz jeśli kliknę przycisk otwórz, to jeśli tylko program znajdzie plik kal, czyli właśnie z punktami do kalibracji o tej samej nazwie co plik, który jest kalibrowany, to nawet nie poprosi o wskazanie ścieżki dostępu, tylko automatycznie go odczyta. I w razie czego możemy wykonać jakieś dalsze przetworzenia. Jeśli bym miał więcej rastrów na mapie, tutaj za pomocą tego wyboru mógłbym wybierać, który raster na mapie chcemy przekształcać. Wymogiem jest to, żeby to był plik TIFF z plikiem TFW. Tak mamy możliwość takich zmian.